Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą cały czas spacerujemy z panem Dariuszem Romanowskim po kinie, tak jak i tydzień temu. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Prelegent kina Konesera, a zatem o kinie Konesera będziemy mówić. Tyle tych kroków zrobiliśmy, panie Darku, że aż nie wiem, czy nie nawiązać do tytułu filmu, o którym pan za chwilę będzie opowiadał, czyli Osiem Gór. A to powiem Państwu jeszcze jedno, że jakoś mamy taką ostatnią okazję, że się z panem Dariuszem spotykamy właśnie albo na Górskim Szlaku, albo w Filharmonii. I sobie pomyślałem, że to jakiś taki znak, wie pan, filmowy, bo filmy, o których będziemy mówić 8 i 15 w ramach kina Konesera, jedne opowiadają o górach, chociaż chyba bardziej jednak o ogromnych, niesamowitych relacjach, a drugi o też niesamowitej postaci, gdzie tłem jest ta muzyka i filharmonia. Ale zacznijmy od europejskiego kina, czyli filmu Osiem Gór. Tak, włoski film autorstwa belgijskich twórców filmowych. To jest kino, jakby je nazwać, kontemplacyjne, bardzo powolne, taki typowy przykład slow cinema. W ciągu 2,5 godziny nic się nie dzieje. Tam się dzieje bardzo dużo, tylko to, co się dzieje, ukryte jest między warstwami tej warstwy fabularnej, między słowami, między spojrzeniami. I relacjami. Relacjami, tak, chyba między tymi bohaterami. Dokładnie. Niesamowitymi. 40 parę lat temu Anna Jantar śpiewała piosenkę Nic nie może przecież wiecznie trwać. A twórcy tego filmu mogliby odpowiedzieć jej nic oprócz prawdziwej męskiej przyjaźni. Bo o tym tak naprawdę jest ten film. O dwóch mężczyznach, którzy poznawszy się we wczesnym dzieciństwie, bo jeden z nich z rodzicami spędzał każde lato w wysoko położonej we włoskich Alpach wiosce, gdzie mieszkał drugi chłopczyk. I tak przez lata kwitła ich szczenięca przyjaźń, która później została poddana próbie czasu, próbie odległości. Jeden z nich już nie wrócił do tych gór, zaczął się uczyć, studiować, pracować i teraz po prawie dwóch dekadach wraca w miejsce, które pamiętał ze swojego dzieciństwa, wraca do swojego dawnego przyjaciela i teraz tu okazuje się, że ta przyjaźń, nie chcę zdradzać wszystkiego, ale mogę powiedzieć, że przetrwała. Przetrwała. I to jak obserwujemy te relacje męsko-męskie i od razu chcę powiedzieć, to nie jest film, jak niektórzy pewnie podejrzewają, z gatunku tych, które 20 prawie lat temu nakręcił Ang Lee, tajemnica Brokeback Mountain, o zakazanej męskiej miłości, o namiętnym pożądaniu. To jest film o sile przyjaźni. W tym niesamowitym anturażu, jaki tworzą Alpy włoskie, myślę, że to jest taka dodatkowa symbolika tego filmu. Niesamowite, piękne kino, wzruszające. To film bardzo sentymentalny. To chyba domena włoskiego kina, że mimo że stworzonego przez Belgów, że łzy cisną się do oczu same, nawet tym najtwardszym z widzów. No z całą pewnością też, myśląc o kategoriach kina, moglibyśmy powiedzieć, że ponieważ oni jednak przemierzają przestrzeń, to jest swoiste kino drogi, a ono też przecież zawsze ma swoiste wymagania, o czym opowiada film kina drogi. I tutaj te elementy są chyba idealnie związane w tym obrazie. Tak, kino drogi nie polega na tym, że bohater przemieszcza się z punktu A do punktu B. Kino drogi polega na podróży, ale podróży w głąb siebie, na odkrywaniu siebie, odkrywaniu kart swojej przeszłości, swoich także marzeń, namiętności. O tym jest ten film. Naprawdę z wielką czułością, wrażliwością twórcy podeszli do tej niełatwej tematyki, jak dwóch dorosłych mężczyzn, znających się od, tak jak powiedziałem, od zawsze, odgrzeje tę dawną, bardzo zażyłą relację i co z tego wyniknie. Zachęcam do obejrzenia tego niesamowitego filmu Osiem Gór. 8/8, to łatwo będzie, drodzy Państwo, zapamiętać. Także polecamy ten filmowy żywioł, można byłoby też tak powiedzieć, bo to jednak w tych żywiołach gór się dzieje. Też o swoistym żywiole opowie drugi obraz. To już zupełnie inne kino, zupełnie inny twórca. No i dla niektórych pewnie cudowna aktorka. Cudowna w kontekście oczywiście tego, co zrobiła dla kina, dla ekranu. No i chyba też niezwykle ważny, nie tylko dla kobiet, film. Myślę o tym, co się pojawi 15. Tak, dla mnie to jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku. Film leżący na
totalnie przeciwległym biegunie filmowych emocji niż Osiem Gór. Tam bohaterami są mężczyźni, tam mamy kino nostalgiczne, bardzo spokojne, kontemplacyjne, a tu mamy taką typową, klasyczną psychodramę z elementami wręcz thrillera, dreszczowca. No i genialna Cate Blanchett. Do dzisiaj nie mogę wyjść z podziwu, jak amerykańska Akademia Filmowa nie nagrodziła tej wybitnej, wielkiej aktorki za tę niesamowitą rolę. A gra Cate Blanchett, postać wprawdzie fikcyjną, ale my widzowie mamy wrażenie, że to rzeczywista gwiazda dyrygentury europejskiej. Pierwsza kobieta w historii muzyki, która pokierowała berlińskimi filharmonikami, Lydia Tarr. A Todd Field, reżyser tego filmu, autor pamiętnych Za drzwiami sypialni czy Małych dzieci, po kilkunastu latach reżyserskiej przerwy kręci kolejne wybitne dzieło. Już w pierwszej scenie postać tej niesamowitej bogini stawia na pomniku, po czym z każdą sceną pomalutku wyjmuje kolejną cegiełkę z tego postumentu, z tego cokołu, na którym tę postać postawił, pokazując, że osoby wybitnie uzdolnione, zwłaszcza w dziedzinie sztuki, jak ta nasza dyrygentka, która uważana jest za światowy autorytet w tym, co robi. Że te osoby mają status półbogów w dzisiejszym świecie kultury, popkultury. I reżyser pokazuje, że nie wszystko złoto, co się świeci. Z jednej strony osoba bardzo wrażliwa, bardzo uduchowiona, potrafiąca odkrywać w kompozycjach starych mistrzów coś, czego nikt inny nie potrafił do tej pory zrobić. A z drugiej strony osoba pozbawiona empatii, współczucia, nie potrafiąca pochylić się nad tragedią czy dramatem innego człowieka. Niesamowite kino. Tam jest tyle warstw psychologii do przestudiowania, do podpatrywania, jak ona zachowuje się publicznie, jako gwiazda z ciętym poczuciem humoru, pewna siebie, egoistyczna, momentami narcystyczna, a z drugiej strony wychowująca dziecko wraz ze swoją partnerką. I niestety, gdy odzywają się głosy przeszłości, wychodzi na wierzch jej prawdziwe ja. Natomiast, niesamowite kino, tak, naprawdę. Niesamowite, tylko zanim pan za chwilę zaprosi naszych widzów na konkurs, to chciałem powiedzieć, że to jest, kiedy ogląda się ten film, to mam wrażenie, że reżyserowi udało się ograć tak zwaną postać kamerą 360 stopni. Czyli widzimy zarówno i w poziomie, i w pionie bieguny, te, o których pan powiedział, że możemy tak dogłębnie prześwietlić tę postać, no przez 360 stopni, co nie zawsze się udaje, bo gdzieś ta płaskość nagle się na ekranie pojawia, a tutaj tego nie ma. Todd Field twierdził w wielu wywiadach, i ja mu w to wierzę, że gdyby Cate Blanchett odmówiła mu zagranie tej roli, to nie zrobiłby filmu. Nie zrobiłby tego filmu. Tak. Ja sobie też innej aktorki w tej roli nie jestem w stanie wyobrazić, ponieważ oddanie całego spektrum emocji ludzkich, kobiecych, to jest rzecz wymagająca niesamowitego kunsztu, warsztatu aktorskiego, który posiada chyba tylko w dzisiejszym kinie ta wielka, wybitna, moja ulubiona aktorka, Cate Blanchett. To zastanawiam się, czy pytanie naszego gościa dzisiaj będzie owej Cate Blanchett dotyczyć, czy też nie, ale pozostawiam Państwa teraz z tą zagadką przez moment, bo pytanie konkursowe nasz gość właśnie Państwu w tej chwili zada. Oczywiście, że pytanie będzie dotyczyć tej znakomitej aktorki. Ona wiele lat temu, chyba kilkanaście, zagrała też bardzo słynną postać w jednym z filmów Martina Scorsese. Proszę podać, o jaką postać. Mogę dodać, że była to wielka gwiazda kina XX wieku. Jaką postać Cate Blanchett wtedy zagrała? A odpowiedzi ślą Państwo tradycyjnie pod adres, który się Państwu teraz pokazał. Czas na seans, czasnaopole.pl. Dwie poprawne pierwsze odpowiedzi, jak zwykle honorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. Zapraszamy do wysyłania maili. No i jednocześnie zapraszamy Państwa na nasze kolejne filmowe spotkanie już za tydzień. Panie Darku, pospacerowaliśmy to następne spotkanie na siedząco. Dobrze? Okay. Dariusz Romanowski, naszym i Państwa gościem. Zapraszamy na kolejny nasz program. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.